Nieudany prezent, tak jak Dominiki. Jemu taką tak smutek mi sprawiłaś. Jemu tak smutno. Ja się cieszyłem. O nie, patrz, gaś szybko! Maciu, gaś! Gaś! Nie! Zaraz... Powiedz, odwołuję. Akcję. Akcję. Odzież dostępna jest już na www.1l1p.pl. Siemano widzowie, zanim przejdziemy do dalszej części odcinka, zostaw łapę w górę, suba, nic cię to nie kosztuje, a robi to fajny zasięg i patrzcie to. Byłem sobie ostatnio w galerii, tak stwierdziłem, zobaczyłem to i mówię, no muszę to kupić. Jak mogłem tego nie kupić? Głosy w głowie podpowiadały tak o, weź to, weź, kup to, kup to. Wiecie, jak Maksiu bardzo lubi Psi Patrol? To jest ta bajka o psach. Tak, te super psy tam super tam na pomoc lecą. I tam jest ten Marshall, czekajcie. Poduszka Marshall. Maksiu w ogóle ma wszystko z Psiego Patrolu, bo kocha tą bajkę. I jest taki Marshall i on jest strażakiem. I patrzcie to. Maksiu dzisiaj zostaje strażakiem. Kupiłem mu taki zestaw. Zestaw młodego strażaka, więc dzisiaj może zgasić mnie, zgasić mamę. On zawsze wszystkich gasi, więc jak na szefa przystało, nie? Ale strój jest kozacki. Tylko mam nadzieję, że jest dobry rozmiar. On o niczym nie wie, ja mówiłem mu, jak go zawoziłem dzisiaj rano do przedszkola, że mam dla niego niespodziankę. Tak więc lecę go teraz odebrać, przychodzimy tu i zobaczymy jego reakcję i zobaczymy, jak będzie wyglądał z tym stroju strażaka i czy mu się spodoba w ogóle, nie? A ja obstawiam, że będzie chciał włożyć, więc teraz to schowam tu, do pokoju. Tak więc lecę po szefa, szefów, szefowych i widzimy się za chwilkę. Siemano! Maksiu odebrany! Nie, do domu się. Do domu? Tak. A ja coś dla ciebie mam. O, tata! Cieszysz się? Co ty psy? Uwaga, odpalam furę. Jedziemy powoli? Tak, powoli. Czy szybko? Nie poczuję. Powoli? Tak. Ty chyba... Coś ci się stało, że ty chcesz powoli jeść. Nie, powoli trzeba, tak? Tak. Z szefem. Dobry. Jesteśmy. Jesteśmy, nie? Jesteśmy. I co, prezent byś chciał? Tak. A co ty mówiłeś, że mi też prezent kupisz? Tak. A kiedy mi kupisz? Rano. Rano? Tak. A za moje pieniądze, tak? Tak. To jest plan. A ile chcesz pieniędzy? Dużo? Dużo, mało. Mało na mój prezent? Tak. Aha. Maksiu, a teraz chodź na chwilę, chodź ci coś pokażę. Kto to jest? Marszał. A kim jest Marszał? Strażakiem? Tak. A lubisz straż pożarną? Lubię. Lubisz bardzo? Lubię. To ja mam dla ciebie prezent. Prezent? O, siadaj tu. Ja myślałam, że to ja dzisiaj mam urodziny. Mama ma urodziny, a Maksiu prezent. Dzisiaj? Mama dostała prezent. Tak, mama tu jest, dostała. O. Elegancki. Chodź Maksiu, prezent ci dam. Chodź, siadaj tu na kanapie. A ja mam dla Maksia strój strażaka. Fajny? I tu jest nawet kask strażaka. Nie. Marszał też taki ma. Chyba się nie cieszy. Ja to się w to nie ubierze, wiesz o co chodzi? Pa, tu jest młotek strażacki, gaśnica. Jo, będziesz strażakiem? Nie. Pełen strażacki, a tu jest taki strój strażaków. To nie jest za duży? Nie wiem. Jaki rozmierny? Nie wiem. No to kupiłeś? Był tylko jeden. Wlazłem i kupiłem. Kto się przebiera za strażaka? Jednym. Nieudany prezent, tak jak Dominiki. Ja czemu? Bardzo a ładnie. Co powiedziałaś? Zegarek, nie. Tylko nie zegarek. Ja się do niej tak o wczoraj. Przestań. Słuchajcie, ja to opowiem. Słuchajcie, wchodzę tu wczoraj tak o z torbą. Taką sobie torbą, nie? Mówię, dobra Donka, zgaduj co to. Coś tam, co ty pierw powiedziałaś? Że pewnie, że to nie jest Tommy, bo pewnie włożyłeś tam. Tak, że to nie Tommy Hilfiger, bo coś tam wsadziłem do torebki tylko, żeby ją oszukać, coś tam, coś tam. I tak strzela i później, mam nadzieję, że tylko to nie jest zegarek, nie? Tak chamsko jeszcze mi powiedziała. Ale ja nie chciałam. A to zegarek, nie? I otwiera tam zegarek. No bo chodzi o to, że ty mi już dałeś ten zegarek w tym. A to dawno było, a ten jest fajny. A pokaż go. Aha, mam pokazać go, dobra. Bardzo ładny, jest śliczny, kochanie, najpiękniejszy. Ale nie nosi zegarków. No tak, ja powiedziałam, no ale super. Już będę nosić. No, naucz się nosić. Pojedziemy, bo... teraz zwężymy go. Tak, jedziemy dziś go zwężać. Patrzcie, jaki elegancki. A ona mi tu... Bardzo ładny, z takimi tutaj. Bardzo ładny. Jest piękny, naprawdę mi się bardzo podoba. W każdym razie zwężymy go i będę go nosić. No, super. Tylko tak. Nie zegarek. Polecam się. Ja tu zawsze trafię. Może. Taką smutek mi sprawiłaś. Jemu tak smutno. Ja się cieszyłem, mówię, idę na ostatnią chwilę, kupię jej zegarek. Nie? Znaczy pierw był łańcuszek, a później, że zegarek i tak wyszło. Co Maksiu? A jak twój prezent się podoba? Podoba ci się. Otwieramy prezent? Dawaj ten. Strażackie rzeczy otwieram. Bo widzę, że stroju nie będziesz nosił. Ale wiesz, jak urośnie, to na Halloween będzie miał. Super k***a, Halloween za strażaka.
Dlaczego nie? Nawet jak będzie coś takiego stryczeczkiego, to będzie no. Ale zobacz, tu możemy otworzyć to. Nie musimy tego, nie będziemy ubierać, okej? Okay? Uwaga! Nie będziemy. Tu masz super siekierę. Patrz, tak. To jest gaśnica. Do drzewna, zaśnij. Trzymaj. Tu masz łom, jakbyś chciał się włamać. Będzie cię budził, stary, stawaj! No. Tu masz łoma, tu masz halo, halo. O. Taki... Halo, straż pożarna, słyszycie mnie? Marszal? Marszal, wzywam cię! Tu masz odznakę, że jesteś strażakiem. Musisz założyć, że jesteś strażak. Tutaj, pa, ja ci założę. Tu, do marszala. Jeszcze gaśnica! Jak się pali ogień, to trzeba gasić, tak o. Do wody wlewa, ale nie będziemy wlewać. Hełm, uwaga, hełm. Hełm strażacki, wkładaj hełm strażacki. Nie. Idź do lusterka, zobacz. Patrz, zobaczymy w lusterku. Nie. To tato włoży. Tato jest strażak, super. No, ja chociaż mam. Super ze mnie strażak. No. Nie wiem po co mi to, po co mu to było. Ile dałeś za to? Nie wiem, zapłacimy po prostu kartą. Nie zwracam zazwyczaj uwagi. A tu jest cena, Pepko, 60 zł! To jest trój sam. No razem z tymi rzeczami. Nie, to nie, to było osobno. Będzie na latę, będzie palić czapę. To było osobno ogólnie te. To co on da. Halo, Marszal. A cieszysz się, Maciu? Tak. Super prezent? Wystarczyło mu tylko to kupić. No, mogłem tylko to. Zestaw strażaka jednak nie wypalił, ale część rzeczy, połowa. Nie, no to później wynosi, więc to nie jest zresztą do noszenia. A kto chce strój strażaka włożyć? Ja! To chodź, włożymy super strój strażaka. Dawaj, mama, ubieramy strój strażaka. Chcesz strój strażaka? Tak. Zobaczymy, jak Maksiu będzie jak strażak. Tak. Ło, i będziesz miał gasił pożary? Tak. Ło. Trochę duże, ale Marszal. Dorośniesz jeszcze do tego. Marszal, cześć. Ostatni komplet był. Za rok będzie dobre. No nie. Czekaj, no o, dawaj, czekaj, no musisz się... Nie chciałam. No dawaj. Nie chcesz? Nie. Że on widzi, że on nie lubi się takich rzeczy. Ale chciał, na początku chciał. Mówi, aj, cieszył się biegną. Fajny masz prezent? Tak. A posprzątasz dzisiaj ładnie, grzecznie? Tak. Jak będziesz grzeczny, to będą prezenty. Motywacja. Boże, strasznie wyglądam. 24 lata w końcu. Jezus, przestań tak robić! Dzisiaj Madzia do mnie pisze, mówi tak, że kobieta jest jak wino. Im starsza, tym lepsza. Kłóciłbym się. Ja wolę młode wina. Tak? To idź, tam masz drzwi. Ale jeszcze trójki z przodu, nie masz jeszcze przeboleje. Zuwaj, ty byś miał pierwszy trójkę, cwaniaku. Zobaczymy. Spoko, weź wyjdź w ogóle. Wielki ogień na dachu, strzenia się do naszego pokoju, wchodzi tu ogień. O nie, patrz, gaś szybko! Maciu, gaś! Gaś! Nie! Teraz wybuchnie! To gaśnica, no. Tak to jest z dziećmi, jak się ma dzieci, to czasem odwala, ale to jest fajne. Zabawa strażaków w wieku 25 lat i 24. Można dalej bawić się w strażaków. Wymówką jest dziecko po prostu. My tak naprawdę chcielibyśmy się bawić w strażaków, ale byłoby nam głupio. A także mamy dziecko, to możemy się bawić w strażaków. Tak samo jak idę z Maxem na kulki, to taka wymówka, że ja idę z Maxem. Tak naprawdę ja też chcę tam poskakać. I udaję, że go pilnuję i biegam za nim w kulkach. To jest IQ 500, mogę iść dzięki temu na kulki. O, przyjechało nasze posiłki. Do dzisiaj się bawi. Dobra. Maciu dzisiaj został strażakiem. A Donka się dobrze bawi. Jaki czas do... Już się... Dobra, odwołuję akcję. Donka, dobrze się bawisz? Powiedz, że już odwołujesz akcję. Powiedz, akcję. Powiedz, odwołuję. Juju. Akcję. Akcję. Odwołałeś akcję, Maciu? Tak. To dobrze. Kolejny dzień. Kolejny dzień, tak. I to tyle. Z kolejnego dnia. Słuchajcie, podsumowując film, zrobiłem dwa prezenty, które nie wyszły. Sorry, pół prezentu wyszło, bo Maksiu bawił się częścią zabawek, bawi się dalej. Tymi plastikowymi. Stroju nie włożył, więc niepotrzebnie go kupiłem. Pokażę cię zegareczek. Nosiłaś dzisiaj cały dzień? Mhm. Tylko wiesz co, ona chyba za mało, za mocno go skróciła. Patrz, nie ma odcisku. Ale pytała. Ale tamten był za luźny. No bo się ulałaś przez ten czas od wczoraj. I teraz masz odcisk. A co tu masz jeszcze w tych trzech tych? Mam. Mam. Mam numer dnia. Numer NIP. 20. Ty w ogóle wiesz co, moje koleżanki, chłopak zrobił?
Co? Jej dziecko miało taką zabaweczkę, nie? No. Która się tak przyklejała i on sobie to przykleił na czoło i sobie i miał maśniaka teraz takiego. Takiego fioletowego, aż taką wielką. A pamiętasz, jak ci zrobiłem malinkę no na czole? Tak, a to było, wiesz co, 1/10 do tego, jak ona mi pokazywała zdjęcie. Tak śmiałam, jak było u mnie. Faceci zawsze mają głupie pomysły. To nas trzyma przy życiu. Dobra widzowie, co? My kończymy ten film. Wy nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, suba oraz oglądać poprzednie kolejne filmy. A kolejny film lub kolejny to będą drifty. Tak więc siemano widzowie. Ona kręci, kręci dupą, co jest grane, ej. Ona kręci, kręci dupą, nie przestaje, ej. Wchodzę wieczorem, a wychodzę nad ranem. Mam wory pod oczami, przez te noce nie przespane, ej. Ona kręci, kręci dupą, co się stało. Wciąż kręci i kręci, co tu się odjebało, ej.